Witam, witam serdecznie z ogrodu marzeń. Słońce oblewa wierzchołki drzew złotem. Zrobiło się ciepło, zrobiło się przyjemnie i mówiąc szczerze, nam się to po prostu należało. Po dniach zimnych, po dniach deszczowych potrzebujemy słońca, rośliny potrzebują słońca, aby mogły przepięknie rozkwitnąć. Ja zapraszam serdecznie jak co tydzień na wirtualny spacer po ogrodzie, abyście mogli zobaczyć, co u nas kwitnie, jak ten ogród teraz wygląda, jak bardzo jest bujny, jak bardzo jest gęsty, zielony. Wydaje się, że już nic absolutnie tutaj więcej nie można posadzić, bo roślin jest naprawdę bardzo dużo, z każdym rokiem przybywa, a jednak i tak zawsze gdzieś tam znajduje jakieś miejsce. Staramy się tak, aby rośliny, no nasza główna kolekcja to nie, te roślinki, które ja bardzo lubię też nie, ale na przykład niektóre drzewa czy krzewy zostawiamy po jednym egzemplarzu, tak aby zmieścić więcej innych ciekawych gatunków. Nasza kolekcja liliowce już kwitną, ale to jeszcze nie jest takie spektakularne kwitnienie jak co roku. Ono będzie gdzieś tak za tydzień, myślę, że już wtedy będą kwitły, będą czarowały ferią barw, kształtów, zapachów, bo liliowce kwitną, pachną. Nie wszystkie, ale niektóre są bardzo przyjemnie pachnące. Ale na pewno pachnący jest tutaj przy mnie goździk pyszny o fioletowych kwiatach. On prześlicznie pachnie, obsypany tutaj kwiatami, pąkami kwiatowymi. I to kwitnienie będzie bardzo, bardzo długo trwało. Jemu zmiana miejsca wyraźnie przyniosła tutaj poprawę. I ja jeszcze cały czas w czasie suszy podlewam, bo jest to roślina bagienna, torfowisk, więc potrzebuje takiego miejsca bardziej wilgotnego. Ja tutaj cały czas dostarczam mu wodę i widać, że zupełnie inaczej rośnie, kwitnie, inaczej się zachowuje. A ponieważ już wkrótce, niedługo będą wakacje, zapraszam serdecznie Państwa, którzy będziecie w pobliżu Starego Sącza, Nowego Sącza. Zapraszam do odwiedzenia Ogrodu Marzeń w Myszcu. Jesteśmy tutaj otwarci od godziny 8 do godziny 20, więc jak najbardziej możecie Państwo przyjechać, zobaczyć nasz ogród na żywo. Wstęp do ogrodu jest płatny, taka symboliczna kwota 3 złote przepraszam, osoby. Więc myślę, że nie jest to dużo. Mamy duży parking, mamy toaletę, mamy miejsca do odpoczynku i nie ma tutaj absolutnie żadnego popędzania. Można sobie posiedzieć, odpocząć, można sobie przywieźć z sobą jakiś prowiant, kanapki, co tam kto ma i delektować się tymi pięknymi roślinami, tymi pięknymi kwiatami, tą naturą, zapachem. A ja Państwa zapraszam na wirtualny spacer po naszym ogrodzie. Co dzieje się u mnie w donicach na tarasie? W donicach kwitną pelargonie. Tutaj rosły lajkorysy, które miały prawie cały rok zielone liście. Teraz liście zaschły, ja je przycięłam, no i czekam, ponieważ jest nadzieja, że będą kwiaty. Ktoś pytał mnie, co u mnie słychać u koleusów. Mam koleusy, one ucierpiały na tarasie, bo ja niestety nie mogłam już wytrzymać, gdy były takie piękne, gorące dni, aż żal mi było. I posadziłam koleusy do donicy, przyszły przymrozki, udało mi się wprawdzie je uratować, one teraz się odradzają, ale są ładne, niektóre są znacznie ładniejsze, a niektóre pomalutku dochodzą do siebie. I tutaj z tyłu też tam w donicach też są koleusy, po drugiej stronie dokładnie taka sama sytuacja, też w donicach są koleusy. No i tutaj widać, że te niektóre są rzeczywiście bardzo ładne, a pozostała część znajduje się w donicach, ale w ogrodzie, więc za chwilę też będziemy tutaj oglądać. Po prawej stronie szkarłatka chińska, bardzo ciekawa bylina, bardzo interesująca.
bardzo duża, w tym roku mnie już przerosła i myślę, że osiągnie swoją docelową wysokość, czyli 2 metry. A tak wygląda rabatka tutaj przy domu. Hibiskus byli nowy. Udało mi się też uratować przed ślimakami, bo on jest bardzo lubiany. Naparstnice purpurowe na samych końcach jeszcze mają kwiaty, bo one właśnie tak kwitną, że naparstnica od dołu zaczynają jej kwitnąć kwiaty, a później kończą te ostatnie, czyli u samej góry. Ja zostawiłam, bo czekam na nasiona. Nasiona są mi bardzo, ale to bardzo potrzebne. A co tutaj się dzieje? Te fioletowe, drobne kwiatuszki to werbena patagońska, która się u mnie wysiewa też już sama. Z tyłu róże, przepięknie kwitnące róże. Cudownie tutaj pachnie. I liliowce. No i liliowce też już zaczynają kwitnąć. Liliowce pająki. Róża pomarszczona też jeszcze co jakiś czas pojawiają się kwiaty. Ostróżki, ostróżki błękitne, niebieskie, które ja uwielbiam, podwiązuję, przywiązuję, ponieważ one są wysokie i pod wpływem wiatru czy silnego deszczu, no lubią się pokładać. Róża tnąca, róża o zielonych płatkach róż, róża lovely green, myślę, że jest ciekawa. Jest to dosyć rzadka róża, bo róża o zielonych płatkach no nieczęsto jest spotykana w ogrodach czy w ogrodach botanicznych. Zazwyczaj są to kolory, które bardzo mocno rzucają się w oczy, czyli jak to się mówi, przyciągają nasze spojrzenia. Zielona róża aż tak nie przyciąga, jest taka niepozorna. Parzydło leśne jeszcze tutaj kwitnie, więc nie przycinałam. Ale kwitnie hortensja piłkowana i hortensja ma, może tutaj mój aparat tak pokaże kolor, takie blado niebieskie kolory, ale bardzo też ciekawe kwiaty. Proszę zobaczyć, tam z tyłu to są liście tarczownicy tarczowatej, bo posadziłam tutaj więcej roślin. Tutaj też wysiewałam rośliny takie z rodziny pietruszkowatych, ale słabiutko tutaj coś rosną. No ale może chociaż podrosną i będą wyższe. Natomiast tutaj z pąkami to jest kieręgeszoma dłoniasta. Ja ją też przeniosłam w miejsca, które kiedyś było cieniste, zrobiło się słoneczne. Tutaj też jest kieręgeszoma dłoniasta. Gdy będę przycinała parzydła, to ona tutaj dostanie więcej miejsca. Szałwia bardzo szybko też już przekwita, też tak podobnie jak na parstnicy, że od dołu do góry i u góry są jeszcze kwiaty, na razie jeszcze nie przycinam, gdy przekwitnie będę przycinała kwiatostany i wówczas szałwia zakwitnie drugi raz, a może nawet i jeszcze trzeci raz. Pod wpływem deszczu troszeczkę się położyła, ale podniosła się i wygląda całkiem ładnie. No i róże. Róże też bardzo lubimy. Królowa ogrodu jest kapryśna. No trzeba bardzo o nią dbać. Ma swoje wymagania i nie jest taka łatwa w uprawie. Liliowce, już coraz więcej liliowców kwitnie i myślę, że wkrótce będzie ten szał. Tutaj też liliowce pająki, staram się na bieżąco usuwać kwiaty, te, które przekwitły. Agapanty. Agapanty w tym roku bardzo nierówno wypuściły kwiaty. Jedne mają już takie wysokie, a drugie dopiero wypuszczają tutaj z donic, ale sprawdziłam dokładnie i tak naprawdę, o, na przykład tutaj są takie malutkie. Sprawdziłam dokładnie i tak naprawdę każda z tych donic ma już pąki kwiatowe, łodyżki z pąkami kwiatowymi, więc czekam, aż będzie tutaj piękne kwitnienie tych królewskich roślin. Lwie paszcze,
które wysiewają mi się same właściwie, wysiewają się. One po prostu rosną tutaj jak bylina, są z roku na rok. Te różowe, bardzo ciekawe kwiaty należą do ostrogowca. Natomiast tutaj te liście troszeczkę takie chorowite, to jest laur wawrzyn. Ja go przycięłam, no musiałam go opryskać przeciw chorobom grzybowym, no i zobaczymy, jaka będzie jego reakcja. Żeleźniak Rasela, przepiękny, kwitnie i tworzą się coraz bardziej ciekawe takie pięterka, bo te zielone, one się tak wybrzusza i później robi się takie półokrągłe tutaj, wszystkie te kwitnące, gdzie są tutaj kwiaty i później te żółte kwiaty oblatują i zostaje taki bardzo ciekawy pęd, który zimą wykorzystuje się na Boże Narodzenie, malując złotą czy srebrną farbą. Wygląda to też bardzo ładnie i bardzo dekoracyjnie. W naszej tutaj tej różance jeszcze wciąż dużo kwiatów róż, jeszcze tutaj róże pięknie kwitną i też staram się te kwiaty, które już przekwitły, po prostu usuwam. Janowiec barwierski obsypany żółtym kwieciem, krzew, który ja też bardzo lubię. Kutujnia sercowata i już coraz więcej drobniutkich, ciekawych, białych kwiatów. To jest kropkowana, też bylina, też ekspansywna, potrafi się rozrastać, ale bardzo ładna. I też, gdy już przekwitnie, przycinam po raz drugi i ona jeszcze jesienią zdarza się, że zakwitnie. Bodziszek różowy w leśnym zakątku, bardzo piękna bylina, bardzo ładne kwiaty, długo kwitnie i to też jest ważne. Ja lubię kwiaty, które długo kwitną i pięknie wyglądają. Dziki chmiel wspina się nam po dachu Muzeum Kwiatów. Właśnie chciałam, żeby tak to wyglądało i chciałam, żeby zwisał, ale ponieważ jest nieprzywiązany, zdaję sobie sprawę, że silniejszy podmuch wiatru sprawi, że rzeczywiście wtedy będzie zwisał, ale w całości, no nie mamy tu na razie pomysłu, jak go przywiązać. Miskanty chińskie, miskanty giganteusy, olbrzymie, bardzo olbrzymie, bardzo piękne, bardzo ciekawe. Mam dwie kępy, które mocno, bardzo pilnuję, żeby nie zajmowały coraz większej przestrzeni. Tutaj ten krzew to jest Budleja Dawida. On jeszcze nie kwitnie, ale już jest w pompach kwiatowych. To są fioletowe kwiaty, kwiaty, które przyciągają pszczoły, owady. No i kwitnie do jesieni. No i tak wygląda tutaj nasze liliowisko. Może nie liliowisko, bo to by było od lilii. Liliowcowisko. O, bardziej tak. W każdym razie chodzi o liliowce. Tutaj liście tarczownicy tarczowatej. Proszę zobaczyć, jak one teraz wyglądają. Przepiękne liście. Im bardziej mają dostęp do wody, są po prostu piękniejsze. Te dzwonki, które tutaj teraz kwitną, to są dzwonki wąskolistne, też bardzo je lubię, bardzo się wysiewają i pozwalam im, aby wszędzie gdzieś tam się wysiewały, bo mają śliczny fioletowy kolor. Ja lubię właśnie dzwoneczki. Stewartia kameliowata, drzewo, bardzo piękne, bardzo ciekawe drzewo. Tutaj są kwiaty, ale ponieważ jest poranek, są takie troszeczkę przymknięte i są jeszcze pąki kwiatowe. No bardzo ciekawa roślina, pod nią rozplenica japońska, trawa, która zacznie być taka bardziej dekoracyjna dopiero pod koniec lata i będzie zdobiła jesienią swoimi kłosami. Tutaj też liliowce. A przetacznik różowy Ełka, bardzo piękny, pod czereśnią, ładnie tutaj się prezentuje, ale idziemy zobaczyć, co słychać u róży pnącej White Dorothy Perkins. To jest róża o białych kwiatach, cały czas tutaj patrzę, czy nie pojawiła się gdzieś jakaś cecha jej matki, czyli
kwiaty biało-różowe albo różowe, bo to się często zdarza właśnie na tej róży. I widać, że po lewej stronie jest taka w środku troszeczkę lekko zaróżowiona, ale zobaczymy, czy jak w czasie rozkwitu, czy nie zrobi się biała. Jeszcze tych kwiatów nie ma dużo, to jest młoda róża, chyba w ubiegłym roku mąż ją kupił, posadził, czy nawet 2 lata temu, już nie pamiętam, ale myślę, że warta uwagi, bo zachowuje się podobnie jak matka, czyli gdy zachoruje, sama się leczy, wyjątkowo bardzo ciekawe odmiany róż pnących. Tutaj jest rabatka z daliami. I tutaj są koleusy, które też dzielnie przetrwały przymrozki i nawet tutaj te o dziwo wcale nie były zabezpieczane i dopiero teraz zaczynają się pięknie rozrastać. A dalie też coraz większe. O, tutaj też piękne koleusiki. Ten jeden z tej największej donicy rośnie wyjątkowo ślicznie, wyjątkowo pięknie, dorodnie, piękne liście bordowe i tam są jeszcze kolejne 2. I teraz pięknymi, nietypowymi kwiatami, pręcikami białymi, puszystymi, bo teraz dopiero tak najbardziej właśnie rozkwitła, wygląda bardzo dekoracyjnie, bardzo ładny też krzew. I bardzo pachną. Gdy pada deszcz, niestety wtedy nie są takie pachnące, ale gdy świeci słońce, tak, nachyłek okulkowy, żółciutki, liście trochę podobne jak liście kopru, też bardzo ładne. Tutaj to jeść orszelinowa, potocznie zwana lisie ogony. Te lisie ogony, no niestety też są trochę takie bardzo ekspansywne. Tu miałam jedną kępę przy czereśni, ale widzę, że już zajęły sobie więcej, więc będę musiała się z nimi w poniedzieli tutaj troszeczkę porozmawiać i pousuwać. Ale ja róże już tutaj przekwitają, zaczynają kwitnąć liliowce. Liliowców jest bardzo, ale to bardzo tutaj dużo tych pąków, więc też myślę, że będzie tutaj wyglądało wszystko pięknie, kolorowo. No sama nie mogę się już doczekać. Firletka już tutaj jest ozdobą tych rabat, z czego się bardzo cieszę, bo ona kwitnie do jesieni. Wyróżnia się tutaj nie tylko kolorem tych kwiatów, bardzo intensywnie różowych, ale też liśćmi szaro-zielonymi. A właśnie tutaj jesienią brakowało mi czegoś wśród liliowców, więc myślę, że będzie ona taką rośliną, która nie będzie liliowcom przeszkadzała. A tutaj też mieszana rabata, liliowce, dzwonki brzoskwiniolistne, które też już przekwitły i orliki. Orliki no, nie wyglądają za ładnie, no bo czekam, aż zaczną się robić brązowe, aż nasionka będą się wysypywały. Już zaczęły nawet po troszkę się tak robić, żeby mogły się wysiać, ponieważ marzy mi się tutaj chmura orlików. No, wyglądają przepięknie, zwiewnie, są wysokie, barwne, kolorowe i pamiętacie zapewne mój film, gdy pokazywałam kwitną właśnie orliki, jak tutaj ta rabata wygląda. Chmura kolorów, ja właśnie lubię takie rabaty. A tutaj, no jesteśmy już przy kurniku i goździk pyszny, tak? Goździk pyszny tutaj się pięknie prezentuje z pomarańczowymi liliowcami i kocimiętką. Też tutaj kocimiętka jest taka fioletowa. O, bardzo ładnie, też taka barwna plama, można powiedzieć. Goździki pachnące pod milinami już przekwitły, a miliny tak wyglądają, też coraz piękniejsze. Rdest himalajski, bardzo piękny, bardzo piękna taka kępa, dorodna. Te, które posadziłam w ubiegłym roku, jeszcze wcześniej, są na razie malutkie. Mają też kwiaty, ale są maleńkie. Czosnki, ale to są czosnki nieozdobne, tylko jadalne. Na razie jeszcze nie żółkną, więc zostały tutaj na tych rabatach wzniesione. Tam rabata z lawendą, z różami i rabaty tutaj wzniesione, też cebula, cukinia, buraki,
No i tutaj te takie najbardziej podstawowe warzywa, te, które wykorzystujemy, które lubimy. Tutaj to miejsce jest na razie takie kamieniste, ale my mamy inne plany wobec tego miejsca, więc na razie tutaj też nie za bardzo staram się, aby tutaj coś zrobić, by było coś pięknego. Została ta lawenda, ona zostanie, między lawendą są szafirki, też zostaną. No i później będziemy coś robić. Szklarni są pomidory. Pomidory są, no, odpukać na razie są bardzo ładne, bardzo takie zdrowe. Jest dużo już zielonych pomidorków, więc czekamy na swoje pierwsze pomidory ze szklarni. Zapomniałam we wcześniejszych filmach pokazać, ale może zauważyliście, jak kwitł pustynnik na żółto. No niestety teraz już przekwitł, nie bardzo jest co pokazywać, tylko przekwitnięty kwiat. No liliowce, cały czas tutaj te pąki coraz większe, róże przekwitły, tam z tyłu ziemniaki, bób, czyli wszystko to, co musi być pod ręką, żeby można było coś wyrzucić do garnka w kuchni. Rumian karpacki, malwy. Maliny, poranna rosa, tu mam szan mam zawsze pod ręką, fenkuł ogrodowy, też bardzo ciekawa roślina, wykorzystuje te zielone pędy do sałatek, do zupy i do kiszenia cukinii, gdy nie mam pędów kopru. Kiedyś na wiosnę kupiłam sobie tak, nasza mi ochota, żeby kupić ogórki i zakisić jako małosolne. I nie miałam kopru, ale był już fenkuł. Więc ten fenkuł powędrował do garnka glinianego i ogórki były rewelacyjne. Te wysokie po lewej stronie to są rośliny, to jest krwiściąg. Natomiast tutaj jest cykoria podróżnik, ona też już bardzo pięknie tutaj kwitnie. Tutaj też jest krwiściąg. No i mak wschodni, mak brylant, on już przekwitł. Czekam, aż nasionka dojrzeją, żebym mogła powysiewać też w innych miejscach. A tutaj pokażę Państwu różę. To jest róża Dorothy Perkins. To jest ta róża pnąca, którą ja przycinam. Jest ona w formie krzewu. Przycinam jej te wyrastające zawsze takie pędy. One są bez kwiatów i dzięki temu uzyskuje się fajny taki pokrój. Nawet można powiedzieć, że jako róża okrywowa. I teraz wyraźnie widać, że róża już robi się coraz bardziej zdrowa. Została zaatakowana przez mączniaka. Była cała biała, ale teraz już tych liści zielonych jest coraz więcej i radzi sobie ona świetnie sama. Tam pod murem, gdzie są irysy, kosaćce brudkowe, wysiały mi się kosmosy, bo w ubiegłym roku je miałam, były bardzo wysokie, w tym roku się wysiały same i dobrze, bo jest to miejsce przygotowane na irysy, na różne odmiany irysa syberyjskiego, więc nie jest puste, bo wysiały się same kosmosy i też wyglądają tutaj ładnie. Chciałabym pokazać maliny letnie, maliny lipcowe, jak dużo jest tutaj owoców. Mnóstwo, no po prostu takiego roku to jeszcze w ogrodzie nie miałam. To jest po prostu zaczęsienie owoców. Wyjątkowo, bardzo, bardzo taki dorodny rok, ale i też wspomniałam już kiedyś o tym, że zastosowałam nawozy mineralne dedykowane do poszczególnych roślin i uważam, że to był strzał w dziesiątkę. Wiem, że współpracowałam z firmą Target, ale naprawdę te nawozy bardzo, ale to bardzo roślinom pomogły. A to są maki letnie, maki ogrodowe, jest pełny fioletowy, taki ma fiolet. Był też biało-czerwony, ale przekwitł. Tutaj ten też jest pełny fioletowy i czekam, aż tutaj nasionka będą dojrzewały. To pozbieram. Częściowo zawsze gdzieś tam się też wysiewają same. Te akurat tutaj, co rosną, o tutaj nawet jest taki bardziej chyba na różowy kolor ten po lewej stronie. No zobaczymy, jakie będą te kolory. I te wysiały się same i bardzo ładnie tutaj rosną i bardzo je lubię. To też taka letnia ozdoba ogrodu. Aleja różana,
Róże już widzą Państwo, że jeszcze tak sporadycznie tutaj kwitną. Mam róże, które powtarzają kwitnienie, tak, te różowe, one powtarzają, gdy się je poprzycina, później jeszcze raz kwitną, ale będzie tutaj już tak bardziej zielone, one szybko zaczęły, bo w tym roku no wszystko jest troszeczkę wcześniej. Borówka amerykańska. W tych donicach też są koleusy i tutaj też bardzo ładnie rosną, pięknie się rozrosły, a też były takie malusieńkie, zniszczone przez przymrozek. Tu mamy kolejny tarasik, to jest taras przed wejściem i tutaj też są koleusiki, bardzo ładne, takie kolorowe. Są też fuksje, które udało mi się przezimować, no pelargonie i jeszcze bratki, ale w tych bratkach już posadziłam koleusy, ponieważ bratki też już będą robiły się coraz takie brzydsze, więc koleusy zastąpią miejsce po bratkach. Kwitnąca hortensja otaksa, kwiatów bardzo, bardzo dużo, ale różnie bywa. Nie zawsze jest tak dużo, bo ona też czasem przemarza. Zawilec japoński, to jest zawilec o różowych kwiatach. Guzikowiec zachodni. Guzikowiec będzie pięknie kwitł, chociaż bardzo się też o to martwiłam, ponieważ przemarzł wiosną, gdy były te mrozy, był bardzo brzydki, końce były brązowe, a jednak mimo wszystko poradził sobie. No i tutaj te kwiaty będą. Proszę, tutaj kwiaty hortensji otaksa. Szczypiorek już tutaj przekwitł, więc potrzeba tutaj mojego sekatora, żeby zrobić porządek. Tu jest taki zakątek troszeczkę cienisty z iglakami. Iglaki, świerki pospolite. Tutaj świerk serbski, też opadający. Ale chciałam tutaj pokazać Państwu, jak wyglądają hosty. Hosty no, bardzo ładnie się prezentują, pomimo tych zwisających brązowych paskudników śliskich, świecących. No ale cóż, takie lata. Tu z dawien dawna miałam posadzone hortensje drzewiaste białe i one są tutaj, miałam je usunąć, ale już zostawiłam, niech będą. Są hosty, przepiękne hosty, kolorowe, każda też inna, każda bardzo ciekawa, ale tu już jest wyraźnie kolorowo i bardzo, bardzo pachnąco. Kwitną lilie, drzewiaste jeszcze nie kwitną, drzewiaste są tam z tyłu, no bo one potrzebują podpory, trzeba je przywiązywać do płotu, bo są wysokie bardzo i szybko się wyginają. No i tutaj jest ślicznie, ja bardzo lubię zapach lilii, nie każdy lubi, ja akurat owszem. A ja pożegnam się i życzę miłego dnia, miłej niedzieli. Do zobaczenia.